Are you listening? Damn. Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż świąteczny, tak? Moją pierwszą propozycję. Dziś postawiłam na zieleń i na taką rudą czerwień. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba. Pierwszy raz używam chyba zieleń w ogóle. Nie, kiedyś był, dawno kiedyś był makijaż z zielonym kolorkiem, ale jak wiecie, ja zawsze stawiam na takie typowe kolorki, czyli na brązy i na beże. Dzisiaj poszalałam specjalnie ze względu na nadchodzące święta. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba. Oczywiście za chwilę zobaczycie całe wykonanie, dajcie mi znać. No i co? Zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że miło będzie się oglądało. Czekam na Wasze kciuki i na komentarze. Na kciuki, nie tak, tylko na kciuki. I na komentarze, dzięki, że jesteście. No i co? Dobra, zacznijmy najpierw od oczu i ja na powieki nałożyłam oczywiście bazę Make Up Revolution Focus and Fix Eye Primer i na to nałożyłam jasny cień z Avonu Soft Vanilla, tak, w takich prostokątnych, kwadratowych raczej opakowaniach, po prostu zwykły biały, nie słabo napigmentowany, ale tak troszkę przynajmniej wyrównałam to moje załamanie moją powiekę, tak. No i co, moi drodzy, i teraz tak, będę korzystała najpierw z paletki Nude Tude od The Balm i użyję sobie mojego ulubionego ostatnio brązu, czyli tego tutaj w załamanie, po prostu żeby sobie zaznaczyć i zbudować już moje załamanie. I na jaki pędzelek? Aha, kurwa, 79 chyba. Tak. I będę nakładała właśnie ten cień. And a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a lay by. Jeszcze troszkę was zbliżyłam. Ktoś mi pisał, że lubią się takie mocne zbliżenia. Dajcie znać, czy wolicie takie, czy mniejsze. Mniejsze jest przy lustrzance. Tutaj przy tej zwykłej kamerce uzyskuję mocniejsze zbliżenie. I teraz 58 od Inglota, czyli zieleń, proszę Państwa, dziś zieleń w makijażu, tak? To jest po prostu niezapomniana chwila i należy ją uwiecznić. Że u mnie się pojawia jakiś kolor, bo wiecie, że ja to bardzo rzadko robię. I nabieram na pędzelek O6 Glam Brush i nakładam sobie dość sporo, bo jeszcze będę oczywiście pogłębiać załamanie i będę nakładała jeszcze na pewno jakieś brązy, bądź też takie ciemniejsze kolorki i pewnie mi ta zieleń się tu zagubi, więc daję jej sporo. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me. Dobra, teraz wracamy do paletki The Balm i nakładam ten cień na środek powieki, tak do blisko wewnętrznego kącika. Dobra kochani, troszkę jeszcze sobie dołożyłam tej zieleni w międzyczasie. I co? I dalej będziemy pogłębiać załamanie. I dodam sobie tego cienia też z paletki The Balm, tego tutaj. On jest taki z drobinkami. Dobra, teraz zajmiemy się dolną powieką. Na dolną powiekę nałożę z tej paletki tutaj The Body Shopu ten brązowy kolor. On jest taki matowy, bardzo też go lubię dodawać w kąciku, czy dolnym, czy górnym. Tutaj zewnętrzny właśnie w celu przyciemnienia. Zobaczcie, jaki on jest mega się napigmentowany. Uwielbiam po prostu go.
I teraz, moi drodzy, użyję cienia z Inglota w numerze 605. Taki piękny kolor. I jakże świąteczny. I teraz tak, na górny, wewnętrzny kącik nałożę też z paletki The Body Shopu, zawsze mi się myli, ten taki jasny tutaj cień naświetlający, który po prostu uwielbiam. To się świetnie nadaje do takiego celu. I na dół nałożę Cindy Luminizer, czyli rozświetlacz. On ma właśnie przepiękny kolor, który tutaj mi z tą rudą, czerwoną, czerwonym takim rudym kolorkiem będzie świetnie współgrał. Widzicie to? Dobra, kochani, teraz znamy kreskę linerem. Ja mam liner z Miss Sporty czarny, podobno extra black. I faktycznie nie jest czarny, więc namaluję sobie kreskę. I mam nadzieję, że wyjdą obie podobne do siebie. Dobra, kochani, ja już wytuszowałam rzęsy od razu i teraz zajmiemy się twarzą i na twarz nałożę mieszankę dwóch szczotkadów, ostatnio moją ulubioną, czyli Inglot HD oraz Essence The All Day. Nie śmiertelnie u mnie na kanale. Bardzo lubię to połączenie. Okej, zrobiłam też brwi, zestaw do stylizacji brwi z Pierre René i przeczeszę Catrice takim żelem do brwi. Dobra, teraz nałożymy korektor, mój ulubieniec ostatnio, czyli Catrice Camouflage i... Następnie puder marka PZ. Rozświetlacz, który dzisiaj nałożę, będzie to z zestawu Medium 885 od Slika. Właśnie ten bardzo go lubię i po prostu muszę go mieć dzisiaj. No i bronzer to Bahama Mama. To jest coś, co ja uwielbiam. I róż. Nie mogę się dzisiaj wysłać w ogóle. Nie, to nie paletki, tylko z paletki Catrice de London polecam. Ostatnio założyłam makijaż i po prostu zakochałam się tam tutaj. Pięknie wygląda i w opakowaniu, i na pulika. I na koniec usta. Jakie? Jasne, oczywiście. Maybelline 715 Choco Cream. No i tak, kochani, gotuje się zupa chyba w kuchni. I tak, moi drodzy, prezentuje się gotowy makijaż. Moja propozycja numer 1, świąteczna. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Troszkę zieleni, troszkę takiej
rudej czerwieni, o tak właśnie tego słowa mi brakowało przedtem. Usta jasne, możecie zrobić czerwone jak wolicie, ja postawiłam na coś jasnego, jeszcze pojawią się inne makijaże i może tam jest nadzieja, że usta będą ciemniejsze. W każdym razie dzisiejsza propozycja taka, dajcie znać, czy Wam się podoba. No i co? Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że dostanę kciuk w górę od Was i trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmiku, mam nadzieję, że ze mną będziecie. Buziaki, pa!